dla nas, mieszkańców Mławy, dla nas obywateli naszego pięknego, kochanego kraju, dla Polski, jest to bardzo ważne, że się spotykamy, bardzo ważne, że pamiętamy. Apelowaliśmy do całego świata, żeby nigdy wojny nie było. Wojsko było i jest potrzebne, ale szczególnie teraz było i jest potrzebne. Panie pułkowniku, szanowny dowódco, proszę pozdrowić wszystkich swoich żołnierzy, przekazać wyrazy uznania, szacunku i podziękowania, ogromnej wdzięczności za to, że cały czas jesteście na służbie, że szkolicie się pod to, działacie. Moi drodzy, ja dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy przygotowali. Te prawa należą się, tak. Ale moim pracownikom, chcę ich wymienić, docenić. To jest Magdalena Grzybacz, naczelnik Wydziału Komunikacji i Promocji. To nie jest na naszą chwałę, tylko na chwałę tych wszystkich, którzy tak jak w tym wypadku 83 lata temu byli gotowi oddać własne życie za to, żebyśmy mogli. Do mauzoleum żołnierzy września od godziny 12, natomiast w centrum Mławy rozpoczyna się piknik historyczny, mnóstwo atrakcji dla ludzi w każdym wieku. Powiem Państwu, że dostaliście pakiety. Wśród rzeczy, które się tam znajdują, jest też kupon na grochówkę. Miasta, które było liderem porozumienia, wykonał oznakowanie tego szlaku, aplikację. Ta aplikacja zbiera punkty. Zbiera punkty na odznakę cyfrową, ale być może w przyszłym roku będzie tak, że będziemy mieli fizyczną wersję.
ja mogę powiedzieć. Bardzo fajna trasa, bardzo fajny szlak. Polecam każdemu, kto nie boi się wyzwań. Bo miejsca są trudne. Możemy organizować poker.